Street art bywa kontrowersyjny. Niektórzy uważają go za rodzaj sztuki, inni za wandalizm. Często bardzo cienka linia oddziela jedno od drugiego. Jednak to on sprawia, że niektóre dzielnice uważane są za artystyczne. To on też zmienia miasto w galerię sztuki pod gołym niebem. W Krakowie miejscem, które słynie ze street artu, jest Kazimierz, szczególnie ta jego część, którą dawniej zajmowała żydowska dzielnica. Sporo prac można znaleźć również na Starym Podgórzu i Zabłociu. Niektóre z nich powstały w czasie Festiwalu Sztuk Wizualnych Art Boom, który organizowany był od 2009 do 2015 roku. W 2011 roku wśród zaproszonych gości znalazł się włoski światowej sławy artysta o pseudonimie Blue. Stworzył u zbiegu ulicy Józefińskiej i Piwnej na krakowskim Podgórzu mural, który uważany jest za ikonę street artu w Krakowie. Art Boom Festival to był pierwszy festiwal sztuki w przestrzeni publicznej w Krakowie. 2009 rok to była pierwsza edycja i podczas trzeciej edycji w 2011 roku dzięki kuratorce z Włoch udało się zaprosić street artowego artystę już o ugruntowanej pozycji. O samym artyście nie wiedzieliśmy zbyt dużo, ponieważ unikał rozgłaszania informacji na swój temat. Można na stronie internetowej zobaczyć jego realizację w przestrzeni publicznej. Brał też udział w wystawie w Tate Modern dotyczącej street artu. Artysta przyjechał tutaj do Krakowa pociągiem, gdyż nie lubi podróżować samolotami. Przedstawiliśmy mu kilka propozycji lokalizacji, które przeglądał i wybrał właśnie tą tutaj w Podgórzu. Kolejnym etapem był jego research na temat miasta, specyfiki miejsca i po zrobieniu szczegółowych takich notatek i szkiców w swoim notesie zabrał się do realizacji projektu. Tutaj jeszcze wokół nie było tak wiele zabudowań, więc potem w efekcie mural można było jeszcze zobaczyć składki Bernatki, ale też było przejście bezpośrednie do Wisły i woda, która była potrzebna do rozcieńczania farb, była brana przez artystę z rzeki Wisły. Pracował zupełnie samodzielnie, miał tylko podnośnik i najpierw robił szkic, a później, wykorzystując też strukturę tej ściany i architekturę, zrealizował bardzo, można powiedzieć, oszczędny w środkach i rysunkowy mural o dość kontrowersyjnej tematyce. Mało znanym faktem dotyczącym tego muralu jest jego tytuł, brzmiący Ding Dong Dumb, a więc coś w rodzaju odgłosu dzwona głupców. Ta kompozycja przedstawiająca dzwon w barwach Watykanu z herbem papieskim, wiszący nad tłumem ludzi wpatrujących się w niego, jest chyba dosyć łatwy do zinterpretowania. Głos dzwonu hipnotyzuje masy wsłuchane w niego, a za dzwonem stoi ktoś, jakaś dłoń, usta, nadawca tego komunikatu. Dzwon zresztą przypomina megafon, a więc takie tradycyjne urządzenie służące do mówienia do tłumów. Myślę, że ta alegoria jest dosyć czytelna. Chodzi o wpływ Kościoła katolickiego na społeczeństwo w Polsce i na jego szczególny status. Czy zjawisko ogromnego wpływu, jaki Kościół katolicki ma na społeczeństwo w Polsce, zainteresowało Blue, ponieważ we Włoszech, skąd pochodzi, również się z nim styka? Przyznaję, że przyszła mi przez myśl taka refleksja, że być może fakt, że Blue jest Włochem, powoduje, że lepiej rozumie problematykę relacji Kościoła i państwa w Polsce. Blue pracuje na podstawie tylko jednego szkicu, którego zresztą przez całe 5 dni nie widziałem. Nie widziałem, żeby go w ogóle wyciągał z kieszeni, porównywał ze ścianą, z tym, co na niej powstaje. Tak naprawdę sądziłem, że nie ma żadnego projektu, że maluje w całości z głowy. Dopiero 5 dnia po zakończeniu prac, po wykolorowaniu całego muralu, po prostu wyjął z kieszeni tylnej spodni, taki złożony na 16 części kawałek papieru, rozłożył go i faktycznie tam zobaczyłem taki bardzo prosty ołówkowy szkic tego dzwonu i całej tej kompozycji. A więc jakiś szkic istnieje, ale szczątkowy i później odniesienia do niego są niezwykle rzadkie, przynajmniej ja nie zauważyłem. Oczywiście Blue nie używa projektora, nie używa szablonów, wszystko wykonuje odręcznie. Małe elementy, drobne, takie jak te twarze na dole, po prostu wykonuje takim, powiedziałbym, wręcz automatycznym ruchem, czasem nawet patrząc w inną stronę i prowadząc jakąś rozmowę, co widać na fragmencie filmu, który udało mi się nagrać wówczas.
Natomiast duże elementy, takie jak ten dzwon, wykreśla za pomocą tyczki malarskiej i pędzla przymocowanego taśmą klejącą na końcu. Czyli taki długi, czterometrowy kij, który zanurza w wiadrze i potem maluje z dużej odległości, wykreśla figury. To się bardzo fajnie obserwuje, ponieważ on rzeczywiście ma cyrkiel wokół i w ręce i potrafi przywołać dowolny kształt. Blue maluje z bardzo dużą swobodą, używając farb akrylowych z dużą ilością wody, więc nie przejmuje się zaciekami, tym, że coś tam mu kapie, chlapie, uważa to za element ogólnej estetyki, w jakiej się porusza. I ta duża ilość wody, to duże rozcieńczenie emulsji powoduje, że niestety te murale zaczynają płowieć po jakimś czasie. I to widać też na muralu tutaj, przy ulicy Piwnej, że te kolory powoli zaczynają zanikać już prawie po 10 latach. Ale to daje mu bardzo dużą swobodę przywoływania kształtów. Jeśli to medium jest po prostu bardziej płynne, to ono pozwala dużo swobodniej wykreślać figury. Poza tym, że tworzy murale, nagrywa też filmy poklatkowe. I tutaj przez cały proces powstawania tego muralu etapowo tworzył ten film poklatkowy. Niestety tak się zdarzyło, że cały sprzęt został skradziony w drodze powrotnej i nigdy tego filmu nie mogliśmy zobaczyć i już udostępnić. Blue, poza tym, że jest interesującym artystą, jest też niezwykle interesującym człowiekiem. Ascetą, który nie je mięsa, nie spożywa alkoholu, nie używa środków podróży o napędzie spalinowym, jeśli nie musi oczywiście. A więc można powiedzieć, że jest takim trochę straight edge'em, jest ekologiem, jest głęboko przejęty kondycją człowieczeństwa i świata, który nas otacza. I to się odbija w jego postawach codziennych i też w jego pracy twórczej. Asystowanie mu podczas realizacji tego muralu było niezwykle interesującym doświadczeniem, ponieważ Blue był bardzo skupiony na swojej pracy i nie dawał się za bardzo odciągać od tego zadania. Nawet wieczorami po zakończeniu dnia roboczego, kiedy proponowałem mu, żebyśmy może poszli na Kazimierz, usiedli w jakimś lokalu, poznali kogoś, jakoś spędzili czas relaksując się, on wolał iść do hotelu i wypożyczyć na VOD film o Solidarności, żeby lepiej zrozumieć kontekst kraju, miasta, w którym pracuje. Przez większość czasu, kiedy Blue pracował, miałem możliwość mu się przyglądać i dokumentować jego pracę. Wykonałem prawie 100 fotografii dokumentujących powstawanie tego muralu i taką codzienność wokół tego wydarzenia. Moim obowiązkiem było również przynoszenie jabłek. Blue bardzo lubi jabłka i nimi głównie żywił się podczas malowania. Blue zachowuje anonimowość i pilnuje jej z dużą zaciętością. Nie pozwala się fotografować, więc spośród tych prawie 100 fotografii nie ma żadnej, na której byłoby widać jego twarz. Co wyraźnie zaznaczył na początku, zaraz po przyjeździe, i prosił, żeby uszanować tą jego prywatność. Już w czwartym dniu malowania, a więc dzisiaj w dobie mediów społecznościowych, kiedy historie tego typu się wiralują bardzo łatwo, już było wiadomo, że Blue tu maluje. Coraz więcej osób się pojawiało, żeby go spotkać, żeby z nim porozmawiać, żeby go sfotografować. Dziennikarzy, osób prywatnych, i to już był moment, w którym ten ostatni dzień on już przepracował w takim naciągniętym na twarz pod koszulku, żeby jednak nie dało się go zobaczyć, nie dało się go sfotografować. Legendami obrósł dopisek na muralu o treści Never Follow. Niektórzy uważają go za integralną część dzieła, jednak pojawił się tuż po zakończeniu pracy nad muralem, w dniu jego odsłonięcia. Rano, po 5 dniach, kiedy Blue zakończył malowanie i zebrała się tutaj grupa decydentów z miasta, kuratorów, dziennikarzy, żeby uczestniczyć w tym otwarciu, ze zgrozą zobaczyli, że na ścianie znajduje się ten dopisek. I nastąpił popłoch. Co teraz? Co zrobić? Czy może go usunąć, zamalować? Zaraz przyjdzie artysta, na pewno będzie rozczarowany, będzie może zły, że coś takiego się stało. Kiedy pojawił się Blue, powiedział, że jest bardzo zadowolony, że nastąpiła interakcja z jego muralem, że najgorsze, co może się przydarzyć artyście, to wtedy, kiedy jego dzieło nie wywołuje żadnych emocji i nikt nie chce z nim w żaden sposób dyskutować. A to, że ktoś przyszedł i zgodził się lub nie zgodził z treścią jego dzieła, to jest dla niego największa nagroda i najfajniejsze, co się mogło wydarzyć. Blue był bardzo zainteresowany historią naszego miasta, w szczególności Nową Hutą, czyli miastem idealnym, utopijnym, które powstało tuż obok Krakowa. I tuż po zakończeniu prac, ostatniego dnia, po otwarciu, po odsłonięciu tego muralu, poprosił, żeby go do tej Nowej Huty zabrać. Ale nie byłby sobą, gdyby nie musiało się to odbyć na jego zasadach, a więc na rowerach. Pojechaliśmy w trójkę, jeszcze z jednym kolegą,
do Nowej Huty, najpierw na plac centralny, do restauracji Stylowa, żeby pokazać Blue skansen socjalizmu. Pewnie każdego innego zaprosilibyśmy po prostu na setkę wódki, ale Blue nie spożywa alkoholu, więc wypiliśmy herbatę z takich szklaneczek z cienkiego szkła w koszyczkach takich metalowych. Zaproponowaliśmy, żeby pójść do kombinatu, ponieważ to jest ogromny zakład produkcyjny w skali nieznanej chyba we Włoszech. Takie obiekty są objęte bardzo ścisłą ochroną we Włoszech i bardzo trudno jest do nich się dostać, zobaczyć je od środka. Zaproponowaliśmy, że możemy wejść do kombinatu przez płot, trochę go pooglądać i wyjść. W związku z czym wrzuciliśmy te rowery do środka, sami też wskoczyliśmy do środka i dalej na rowerach zwiedzaliśmy kombinat. A był to czas, kiedy kombinat jeszcze funkcjonował, a więc przejechaliśmy na tych rowerach przez halę zgniatacza, przez wielkie piece. Widzieliśmy, jak wylewa się surówka i taka gęsta, czerwona lawa. To wszystko zrobiło na Blue i na nas też ogromne wrażenie. Trochę fotografowaliśmy, co też nie jest dozwolone, wobec czego przyciągnęliśmy bardzo szybko uwagę ochrony kombinatu. No i razem z tymi rowerami i aparatami zostaliśmy zewakuowani z terenu kombinatu w atmosferze dość przyjaznej. Blue jest Włochem i właśnie co ten Włoch tutaj robi, bo jeszcze dwóch chłopaków z Krakowa, no to w porządku, nie? A ten Włoch, czy on przypadkiem, no to może jakieś szpiegostwo przemysłowe, no nie wiadomo, skąd on się tu wziął. I tak mieliśmy troszeczkę obawy, że to się może przedłużać i skończyć jakoś źle, ale tak naprawdę panowie, którzy nas tam zatrzymali i wypytywali, to mieli taką tablicę na ścianie i tam mieli różne wypisane narodowości. I jak nas zatrzymali, to tak mówią: Włoch, Kanadyjczyk, Belg, Francuz. Nie, Włocha jeszcze nie mieliśmy. Alternatywni turyści z różnych stron świata chętnie zwiedzają kombinat w podobny sposób i są tą samą metodą z niego wypraszani. Jak to możliwe, że mural o tak kontrowersyjnej treści nigdy nie został zniszczony? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ sztuka w przestrzeni publicznej mierzy się właśnie z reakcją mieszkających osób wokół, często może wzbudzać negatywne emocje. Tutaj, jak rozpoczęliśmy pracę z artystą w tej lokalizacji, bardzo aktywnie też działała społeczność Podgórza. Oni jakby obserwowali te działania i raczej odnieśli się do tego pozytywnie. Myślę, że on wizualnie jest niezwykle atrakcyjny. Poza swoją treścią, wydaje mi się, że odróżnia się od murali, które oglądamy na co dzień. Na muralu nie pojawiło się zbyt wiele jakichś ingerencji. Myślę, że to dlatego, że Blue, malując go przez te 5 dni, starał się wchodzić w interakcję z otoczeniem. Z ludźmi, którzy tu do niego podchodzili, zagadywali, wypytywali, każdemu odpowiadał, każdemu poświęcał parę minut, jeśli oczywiście był na ziemi, a nie na przykład w koszu, na podnośniku. Bo dla niego bardzo ważne są konteksty i to, gdzie ten mural jest posadowiony w przestrzeni, co to za dzielnica, jaka jest jej historia, kto w niej mieszka, to są istotne aspekty jego pracy twórczej. I być może dlatego ten mural nie uległ, pomimo kontrowersyjnej treści, zbyt wielu przemalówkom, poprawkom, zniszczeniom. Street art bywa bardzo ulotny. Jednego dnia jest, następnego już go nie ma. Szczególnie gentryfikacja centrum Krakowa sprawia, że nawet najlepsze prace znikają jedna po drugiej. Dlatego cieszmy się nimi, dopóki są.